sam pewnie tak się bardzo nie czuję. Myślę, że w każdym kolejnym meczu powinno być, jeżeli będę grał, lepiej. No właśnie, powiedziałeś wczoraj po tym meczu, że to, czego by się wam, co by się wam najbardziej przydało, to trochę więcej takiej wiary w siebie. Tak, no troszkę tego brakuje. Gdzieś nasze poczynania w ataku nie są zbyt pewne. Myślę, że brakuje tego właśnie. Gdybyśmy byli bardziej odważni, bardziej zdecydowani na to, co robimy, to byśmy troszkę lepiej grali. Ale czy ten mecz jest, czy ten, wydaje się, że ten wczorajszy mecz to trochę więcej już dał wiary? Jest jakiś światełko w tunelu? Na pewno widać, że mamy potencjał do tego, żeby grać dobrze, żeby ta gra fajnie wyglądała, no ale nie wykorzystujemy jeszcze tego. A jak będzie w kolejnych meczach, to zobaczymy. To z czego ten brak wiary się może brać? Przecież mówiliście, że jesteście dobrze przygotowani. Wiadomo, że pewność siebie bierze się ze świadomości dobrego przygotowania do turnieju. No oczywiście, no na razie jeszcze nie zaskoczyli się może w ten sposób, jak turniej ma do siebie, że potrzebujemy właśnie jakieś tam obroty na jakąś tą pewność siebie złapać, a na tego razie jeszcze nie przyszło według mnie i troszkę brakuje takiego luzu w tej grze. Jak byś ten turniej porównał po tych trzech meczach do poprzednich turniejów, w których występowałeś? Jeżeli chodzi właśnie o tę waszą formę, tę pewność siebie i to, co się dzieje. Ciężko to porównywać, no mamy... Ciężko to porównać. Jest to zupełnie inny zespół, jest to się bardziej jakby doświadczeni też. Z drugiej strony gra nam się nie do końca na luzie, bo myślę, że też ci środkowi nasi nie są tacy takimi nominalnymi środkowymi, tak? Dlatego ciężko jest myślę, że zapaść ten taki luz w graniu w ataku. Ale krok po kroku idzie do dobrym kierunku i myślę, że w każdym meczu będzie to lepiej. A czuć w zespole presję?